Dzień dobry, serdecznie witam na podsumowaniu miesiąca lipca. Miesiąc lipiec nie był rekordowy. Tutaj widzimy, że przez pierwsze połowę lipca ta pogoda była bardzo fajna. Mieliśmy produkcję na wysokim poziomie, ponad 48 kWh. Potem mieliśmy tutaj gorszy tydzień i znowu był ładny, ładny tydzień, ładna produkcja. Niestety były bardzo silne upały. Spowodowało to, że u mnie chodziła klimatyzacja prawie cały czas i zużycie energii miałem bardzo, bardzo wysokie. Tak wygląda zużycie energii w moim przypadku. No widzimy, że jest to poziom już bardziej zbliżony do zimowego niż ten w okresie letnim. A jeżeli chodzi o produkcję, no widzimy, że poziom wyszedł 1189% w 2020 roku, w lipcu, mieliśmy nasłonecznienie 159, temperatura 21 stopni Celsjusza. Teraz mamy na nasłonecznienie 159, czyli dokładnie to samo, ale temperatura poskoczyła nam o ponad 2 stopnie. To spowodowało też, że ta produkcja była troszkę mniejsza i w instalacji na dachu wyprodukowałem 1189 kWh energii elektrycznej. Jak widać, jest to mniej więcej w połowie między moim minimum wieloletnim a maksimum wieloletnim. Miesiąc lipiec był ciut powyżej średniej wieloletniej. Niestety ciut, co jest też pozytywne, ponieważ zobaczmy, że do maja miałem zawsze poniżej średniej wieloletniej, czyli faktycznie początek roku był paskudny. Czerwiec był bardzo ładny, wyszedł ponad średnią wieloletnią. Lipiec niestety Troszeczkę tylko wyszedł. Zobaczcie Państwo, że sierpień jest tradycyjnie miesiącem o najwyższej produkcji. Także tutaj liczymy na jakiś większy wzrost i być może uda się coś więcej energii odłożyć. Od początku roku produkcja wyniosła 6016 kWh, co stanowi 633 kWh do kWp. Tak wygląda sytuacja. Od początku roku na czerwono to jest 2021 rok. Widzimy, że idzie mniej więcej bliżej najgorszego roku w historii, czyli 2017. Do najlepszego 2020 dużo mu brakuje, a dokładnie jest miesiąc różnicy między, między ilością wyprodukowaną w tamtym roku w lipcu. To ten poziom otrzymamy być może dopiero w sierpniu tego roku. Tutaj jest. Y Mniej więcej stała sytuacja dla wszystkich lat, czyli widzimy, w okresie, że w okresie mniej więcej od czerwca do września to narastanie jest tak samo liniowe. Tutaj w 2017 roku nastąpiło gwałtowne załamanie od września i uzyskaliśmy bardzo niski wynik na poziomie 8400 kWh. W pozostałych miesiącach takie załamanie nastąpiło dopiero od października, no i w przypadku w przypadku tamtego roku od września. Także tutaj jeszcze jest szansa, że ten kolor czerwony pójdzie nam ładnie do góry i dojdzie do poziomu 10 tysięcy kilowatogodzin rocznie. Ale też jest też ryzyko, że będzie takie samo załamanie jesienne jak w 2017 roku, i wtedy te wyniki będą naprawdę bardzo mizerne. Rok temu, w lipcu, mieliśmy 714 KWH do KWP. Tutaj widać, o ile ten rok jest gorszy od tamtego. Przypominam, że 2020 rok przez swoje pierwsze 9 miesięcy był rokiem rekordowym. Jeżeli chodzi o instalacje na gruncie, tutaj produkcja wyniosła 820 kWh, bliżej rekordowej ilości z wielu lat niż najniższej, od początku roku 689 kWh do KWP, w tamtym roku 741. Widać znowu tą kolosalną różnicę między najlepszym a najgorszym rokiem. Zużycie gazu na potrzeby ciepłej wody 25 m3, czyli od początku roku na gaz wydałem 1214 zł. Jeżeli chodzi o licznik prądu zakładu energetycznego, do pobrałem z sieci energetycznej 371 kWh. Jest to nowe półrocze po otrzymaniu już rozliczenia półrocznego, czyli tutaj jakby zaczynam naliczać od nowa Moje zużycie energii i moją produkcję, bo od tego będzie zależała kolejna faktura zapłaty za drugie półrocze 2021. Jeżeli chodzi o wysłanie do sieci energetycznej, wysłałem aż 759 kWh. Powiedziałem aż, ale proszę zobaczmy, zobaczcie, że w czerwcu i w maju wysłałem więcej kWh, ale dlatego, że miałem dużo niższą autokonsumpcję. W lipcu miałem 430 kWh autokonsumpcji, ponieważ cały czas chodziła klimatyzacja, trzy klimatyzatory, żeby ochłodzić temperaturę w domu. Klimatyzacja chodzi w. Czasie dnia, czyli wtedy, kiedy słońce świeci, w związku z tym tak wysoka autokonsumpcja aż 36%. A we wcześniejszych miesiącach autokonsumpcja była nawet prawie o połowę mniejsza w miesiącu, maju. Czyli wysłałem do sieci 759 kWh i mój bilans między tym, co wysłałem, a tym, co pobrałem, jest tylko 388 kWh. Tak mało. Na razie udało mi się odłożyć na kolejne miesiące, a na pewno po prostu październik, listopad, grudzień będę potrzebował energii, tej którą teraz sobie odkładam w magazynie energii zakładu energetycznego. Widać, że w czerwcu to odłożenie było największe, w maju też spore. Pierwsze trzy miesiące miałem stratę. Po odjęciu 20% od tego, co wysłałem do zakładu energetycznego, mam w tym momencie odłożone 607 kWh, co daje mi oszczędność 236 kWh. Tyle jestem do przodu, bo pobrałem już 371 kWh, odłożyłem 607. I z tych, tych 607 odebranych, odłożonych, muszę odjąć te 371. W związku z tym na razie jestem do przodu 236 kWh, czyli mam 154 zł jeszcze w rezerwie. Tutaj jest wypisana produkcja, jaka nastąpiła w kolejnych latach w miesiącu lipcu. Średnia 1173. Dopisaliśmy aktualną produkcję 1189, co spowodowało minimalne podniesienie średniej miesiąca o 3 kWh. I na tym wykresie widzimy na czerwono jest nowa średnia po 2021 roku. Obniżyła nam się ta średnia z pierwszych 5 miesięcy. W czerwcu średnia troszkę nam podrosła. No, i w lipcu mamy dokładnie produkcję bardzo zbliżoną do średniej wieloletniej. Od początku 2021 roku produkowałem już tyle energii elektrycznej z własnych paneli, że gdybym chciał tą energię kupić, musiałbym za to zapłacić 3925 zł. Czyli taką mam realną produkcję energii elektrycznej z własnych paneli. Serdecznie dziękuję za uwagę i zapraszam za miesiąc na podsumowanie kolejnego miesiąca. Do usłyszenia.